No cześć, walczymy dalej w planszy numer 3. Borykam się z kłopotami technicznymi, ale już wydaje się, że większość z nich opanowałem. Mamy tu za zadanie tutaj dokończyć tę misję, dostarczając do naszego mnicha, który przygotowuje krucjatę, 4 statki. To nie powinno być skomplikowane zadanie. Mamy już 2 statki gotowe. Teraz tak, zobaczymy, jaka to jest sytuacja. Czy możemy następny statek zbudować? Tak, możemy. Tutaj u góry już dostaliśmy wyspę, którą musimy rozwijać. Zaraz zobaczymy, jaka tutaj sytuacja. Tutaj miałem jeden statek, który możemy wysłać tutaj, sprzedać nadwyżki. Na przykład ryb. Narzędzi może nie. Na pewno drewno. Metal, znaczy kamienie niepotrzebne. Wyślemy, dostarczymy tutaj cydr do tej. Jest 11, a już też tutaj to rośnie. Także jest ok. Potrzebujemy jeszcze jeden statek. 20 ton lin i 20 ton drewna. Zobaczymy, czy tu jakieś liny mają produkowane. Nie ma. Tutaj też jest kłopot z chatą powroźnika. Zobacz, na czym tutaj to polega. Aha. Chata powroźnika nie ma w zasięgu żadnego magazynu ani portu. Tutaj najlepiej jakiś magazyn zbudować. Potrzebujemy narzędzi. Och, sprzedałem te narzędzia. No, a nie są. Ok. Rzucimy to tutaj. I wybuduję tutaj jeszcze jeden dom handlowy. Co spowoduje, że wzrośnie ilość wózków, a jednocześnie tutaj budynek zacznie pracę. O, już to widzimy. Już zaczyna się tam kółeczko rozkręcać, jest ok. Za chwileczkę produkcja tutaj też się zwiększy. Wezmę, dostarczę jeszcze troszeczkę drewna. Tutaj. Zobaczę, jak sytuacja. A, właściwie drewno już jest. Zostały tylko liny. Liny są produkowane tutaj. Zobaczcie, ile ich mamy. A to już za chwileczkę, za momencik też to będziemy mieli. I zobaczę nasze miasto, jak wygląda. Super. Hej. Zbilansowane oczywiście wszystko. O, tu przychodzi nasz następny jakiś handlarz. Okej, nadwyżka jest. Także jest nieźle. Starczę tutaj to, ale... Jeszcze chwilka. Jeszcze jedna tona lin i możemy produkować nasz następny statek. Tutaj rzucę jeszcze okiem. Mamy Hermesa, Kometę i Pegaza. Zobaczę, jak daleko. Chata powroźnika. No, myślę, że to jest kwestia... O, już jest. Teraz tylko odbierze go nam tam dostawca. I możemy produkować. Jest. Liny wskoczyły, więc zaczynamy produkcję naszego statku. Ja sobie tu jeszcze mogę z warsztatu. Najbardziej interesujące mnie elementy przeciągnąć do menu. A coś się tu dzieje? Aha, akurat tutaj statek stał. Dobra, to na razie zostawmy to. Jest! Statek jest. Zaznaczmy sobie te cztery okręty. I wysyłamy go do Gaja Forkasa. Niech on te statki tutaj otrzyma. Ok, statki płyną. Przyspieszyłem teraz czas, żeby tu nie czekać, nie tracić czasu na to dopłynięcie. Że to rusza. Ok, mamy to. No i zostało jeszcze teraz tak, dostarczenie do portu na dole 15 ton. Narzędzi. No to już jest całkiem drobiazg przy takiej produkcji, jaką mamy na wyspie.
No, 15 ton narzędzi to nie jest żadne praktycznie wyzwanie. Także od razu mogę to zrobić. I wysyłam statek. Też przyspieszony czas. Możemy tu się tej wyspie przyjrzeć jeszcze, jak dopłyniemy. Będzie tutaj fajny efekt z perspektywy tego okrętu. No super, o, super to wygląda. No i oczywiście zapytanie. Tak. Tak, i misję zakończyliśmy. No, tutaj Lord Richard jest zaniepokojony, ponieważ statki nie są najlepszej jakości. No i coś z tego na pewno tutaj niedobrego wyniknie. No, statki faktycznie nie wyglądają najlepiej. No, ale oczywiście krucjata ruszyła. A my za chwilę zaczniemy czwartą planszę. Statki odpłynęły w siną dal. No i podsumowanie kampanii. Każde podsumowanie kończy się właśnie. Każde zakończenie planszy kończy się podsumowaniem. No a tutaj widzę, że jeszcze trzech misji nie zrobiłem, ale nie odpaliły się, nie zdążyły się odpalić po prostu. Okej. Zaczniemy sobie następną misję od razu. No, tu jest też charakterystyczna, fajna, ciekawa rzecz. Zawsze każda plansza zaczyna się z takim fajnym paskiem ładowania z śmiesznymi różnymi informacjami. Na przykład porządkuję magazyn, przepowiadam pogodę. No, super to jest właśnie. To jest charakterystyczne dla tej serii. O, i zaczynamy. The sails of the ramshackle rust buckets with their cargoes of children had not long disappeared over the horizon. Lord Northborough harbored a terrible suspicion. He drove everyone into action, exhorting them to move with the utmost haste, until finally a small fleet was able to set off in pursuit. An adventure began, the outcome of which no one could ever have imagined at the time. No i zaczynamy. To już jest teraz, myślę, już będzie większe wyzwanie. Look, the ships are carrying children. What's this? More ships are approaching from the starboard side. Are those corsairs? We are drawing close to our target, men. No jest tak, no na statku oczywiście były dzieci, zaatakowali ich teraz piraci. Nasz lord wysłał pościg, ale tutaj nie mógł nic robić. This ship of yours appears to be damaged. We have no chance while this storm is raging. One of my islands must be quite near here. We might make it there. O, mamy wyspę, także zaczniemy. Za chwileczkę. Mamy zaginione dzieci, rozdział czwarty. No, poziom trudny, no zobaczymy, jak tutaj nam to się uda rozwiązać. Ok, więc zaczynamy dalej. Mamy teraz taką sytuację.
No tak, mamy oczywiście znaleźć dzieci. Najpierw musimy tutaj się trochę urządzić. No, ta plansza jest troszeczkę też taka śmieszna, ironiczna, bo ponieważ tutaj będą miały dekady prawdopodobnie, miasto będzie się rozwijało, dopiero później znajdziemy dzieci. No ale wiadomo, tutaj jest, o to chodzi w tej rozgrywce. Tu mamy jedną wyspę już bezludną, na której już widzę, że jest zboże i zioła. Na tej wyspie mamy cydr, mamy konopie i zboża. No ale zacznijmy po kolei. Zobaczmy, jaka sytuacja na wyspie. Mamy jednego rybaka, dwóch drwali, jedną fabryczkę cydru. No ale mała ilość mieszkańców, więc tutaj na razie nie ma żadnego problemu. Ale teraz tak, 8, 16, no tutaj musimy zrobić wszystko, żeby zobaczyć, jakie zasoby jeszcze. To jest tutaj bardzo ważne. Żelazo jest. Oczywiście, żeby dojść do żelaza, to musimy mieć 240 mieszczan. Więc na pewno teraz zajmę się produkcją konopi. To tutaj może być kluczowe. Jeszcze tu się muszę przyjrzeć, jak to tu wygląda. Na razie to zrobię tutaj. Let us set up our own tool production plant for all eventualities. Ja to jeszcze rozwinę sobie te menu. Mamy tak, zakład produkcyjny, żuraw naprawczy. A, i mamy tutaj klasztor, więc nie jest źle, to, że będziemy mogli kupić narzędzia awaryjnie. No, a także rewelacja. Okej, okay, zaraz to zrobimy. Oczywiście tutaj musimy zbudować sobie dom targowy. Zrobię to może tutaj i sięgnąć. O, mamy to? No, to jest taka awaryjne tutaj rozwiązanie, ponieważ no... Okej, mamy szukać dzieci, ale najpierw tutaj musimy troszeczkę ogarnąć naszą wyspę. Troszeczkę ją tutaj zabezpieczyć i porozwijać. Zrobimy tutaj tak, zrobimy sobie tu od razu chatę tkacza. O, może tutaj. Aha, okej. Okay. Chata tkacza jest zrobiona. I zrobiliśmy całe narzędzie, ale to nie jest problem. Na razie mamy jeszcze nadwyżkę budżetową. Ja tu jeszcze zrobię kilka domów, żeby rozwijać te nasze domostwa. Myślę, że to będzie ok. Nie ma też drewna, musimy poczekać chwilkę. Zobaczę, jak nasze zasoby. Cydr. Cydr jest. Możemy w każdej chwili kupić narzędzia od... Może kupię, nie będziemy czekać, kupię. Razem jest pełny, kupię może na razie. Tyle, to chwilę potrwa, zanim dojdą do nas. No, w tym czasie musimy oczywiście mieć więcej mieszczan. Mamy 180 w tej chwili. Okej, zrobimy jeszcze tutaj, rozwiniemy troszeczkę to nasze miasto, żeby mogło się wprowadzić więcej mieszkańców. Tu jeszcze dwa domy mi wejdą. O! Mamy dwa kolejne domy. Zobaczę, jak tutaj sytuacja jest. 180, ale za chwileczkę powinno to przeskoczyć. Potrzebujemy do... Najważniejsza jest kopalnia rudy, 240, także jeszcze tutaj musimy zrobić troszeczkę. Możemy oczywiście kopiować te budynki, przyspieszać swoje prace. Zrobimy tutaj drogę. Dobra. Zobaczę, jak sytuacja. Na razie liczba wieśniaków rośnie. O! Już awansowano, 195, także już powinno być. Tutaj się boję trochę o ten cydr, żeby na mnie... No, na razie jest nadwyżka. Okej. Okay. Domy się rozwijają. Ogólnie może być 210. 225. No, jest nieźle. 240. Mamy to. Także jeżeli teraz wszystkie się zasiedlą, będziemy mogli stworzyć kopalnię. Jeszcze sobie zobaczę, gdzie jest ta kopalnia żelaza najbliżej.
No, nigdzie. Muszę tutaj... Udało się. Muszę tutaj zbudować... Tu, może tutaj... No i tak muszę zbudować mały dom targowy. Tylko jeszcze, gdzie jest jeszcze jedna? Jedna jest tu u góry. No, tu wydaje się najbardziej to takie racjonalne. Z góry sobie wyspy zrobię taki... warsztat, taki... strefę przemysłową, można powiedzieć. Tu będziemy produkować narzędzia. Potrzebujemy kamienie. Chata kamieniarza jeszcze. Musimy mieć chatę kamieniarza. Ona jest tutaj. No, ją za chwileczkę ogarniemy. 2 tony drewna, czyli jeszcze jedno drewno. Przyspieszy czas, ok. Dobra, robimy to tak. Kamieniarz. Połączymy. Także on już pracuje. Każdy surowiec oczywiście się może wyczerpać. Jest go bardzo dużo, więc to na pewno tutaj w tej planszy wystarczy. Ale tak, ja od razu zbuduję tutaj chyba jeszcze jedną, a jeszcze nie mogę. Okej, wydobywamy już kamienie. Za chwilę zaczniemy wydobywać... Za chwileczkę zaczniemy wydobywać... rudę żelaza, a później stworzymy sobie tak, chatę smolarza i piec hutniczy. I tutaj się na razie skupię na tym, żeby móc wytwarzać narzędzia. No to jest tutaj kluczowy produkt. Na razie mam tutaj nadwyżkę, więc się nie przejmuję zbytnio, ale... tu trzeba myśleć troszeczkę do przodu. Kilka ruchów robić do przodu, ponieważ no, można tutaj za chwileczkę bardzo niefajnie wylądować bez narzędzi. No, kupiłem narzędzia ostatnio od tutaj naszego brata, tego mnicha, brata Hilariusa, ale to praktycznie kupiłem wszystkie te narzędzia. No niestety tego jeszcze mogę kupić. Kupię jeszcze może od razu wszystkie. Później się długo czeka na uzupełnienie tego, więc to trzeba... Zakład produkcyjny, żłob naprawczy, okej. Tu się to produkuje. W tej chwili blokuje nas tutaj jeszcze troszeczkę... Aha, tu jeszcze przyblokuje sobie prawo awansu. Na razie nie ma potrzeby, żeby rozwijała mi się tutaj ta wioska. Ponieważ nie chcę stracić zasobów, na razie będą mi one potrzebne. No, w tej chwili potrzebuję głównie drewna. Pracują nasze tutaj trwale. Ok. O, jest 12, znaczy, że możemy uruchomić kopalnię rudy. Niech ona już wydobywa sobie. Niech ona sobie wydobywa rudę. Tutaj zrobię przygotowanie na kolejne budynki. Dobra. Jeszcze zobaczę, jak sytuacja. No, ryby, cydr. No, myślę, że jest to tak na razie wyważone w miarę. Kopalnia ruszyła. 3498. 4 kopalnie, ok. Na razie jedna to wystarczy. Nadwyżka budżetowa, ilość mieszkańców 325. Następny krok to będzie chata smolarza. Również możemy ją już zbudować. Korzystam może... No może na razie tutaj... Chociaż podejrzewam, że później może być to przeszkodą, ale na razie ją tutaj zrobię. Ona robi po prostu węgiel drzewny, no chata smolarza wykorzystuje drewna i produkuje węgiel drzewny, no niezbędny w piecach hutniczych ówczesnych. Wtedy właśnie tak to produkowano. Mamy kopalnię rudy. Ruda już się wydobywa. Mamy rudę już wydobywaną. Tutaj chwilę wskoczył węgiel. Teraz musimy mieć żelazo. Żelazo, czyli z rudy i z węgla. Czyli piec hutniczy. Piec hutniczy postawimy sobie od razu. O, może tutaj. Ładnie to się wkomponuje. I następnie narzędzia. 8 sztuk drewna potrzebujemy. Zaraz nam tutaj... Musimy poczekać jeszcze chwilę. No, w sumie nawet niepotrzebnie kupowałem te narzędzia tutaj od tego brata Hilariusa, ale... Ale okej, niech tak będzie. Dobra. Jeszcze tutaj zobaczę, no trochę tutaj
Jeszcze chwilka. O, mamy już to. Mamy kuźnię. Także ruszyło to. Ok, mamy zabezpieczenie produkcji narzędzi. Dobra. I teraz możemy zastanowić się nad kolejnym etapem. Mamy szukać dzieci do zadań główne nasze, żeby wybudować żuraw naprawczy, nasze okręty. O, tu jeszcze na pokładzie były materiały, nawet nie zwróciłem uwagi na to, powiem szczerze. Dobra, żuraw naprawczy, zaraz go tutaj zlokalizujemy. Jest, 355 mieszczan, no a więc musimy rozbudować nasze miasto. Tu jest zakres działania, no tutaj jest ten cydr. Troszeczkę on tutaj przeszkadza. No, na razie go zostawię, ale myślę, że będzie należało go usunąć. Zrobię tłocznię cydru jeszcze jedną tutaj u góry. Zanim rozbuduję. Okej. Okay. Niech tam już ta nadwyżka się produkuje. Jeszcze zobaczę, jak produkcja narzędzi. Mamy już stworzoną stal. Już pierwsze narzędzia są produkowane. Także ja tutaj przystąpię teraz do budowy. No, jak tutaj to zrobić? Się trzeba zastanowić nad tym. Dobra. Może tak. O, trochę tutaj przesadziłem. Tu zróbmy też domostwa. A, nie ma drewna. No już tutaj mi sugerują, że chcą awansować. Zobaczę, jak sytuacja. Nie chcę tak za bardzo tutaj przeszarżować tutaj, bo mogę mieć później kłopot z utrzymaniem tej populacji. Więc zostawmy sobie to tak pomalutku. Jak jest. Jeszcze tutaj zwrócę uwagę na ryby. A, zapełnia się. Cyt prawie pełny. Zwiększę powierzchnię magazynową. O! Dzięki temu będziemy mieć więcej miejsca na te surowce. Ponieważ kiedy magazyn się zapełni, już nie produkuje, nie przyjmuje więcej materiału, więc szkoda tutaj by było na takie coś. Dobra. Zobaczę, jak sytuacja. Jeszcze zbuduję kilka domów. Na razie tylko tak w pobliżu tutaj tych. No, tutaj nie ma wyjścia, tu szkoda trochę tego terenu. Ale trudno, dobra. I teraz tak, uwolnię prawa awansu. Niech awansują nasze domostwa. I zobaczymy, jak się liczba ludności za chwileczkę nam zmieni. Tu jeszcze rzucę okiem. Możemy mieć ich 330. Także jest nieźle. 355 odblokuje nam. O, jeszcze 10 jest. Teraz praktycznie za chwileczkę nam powinno wskoczyć komunikat. Jeszcze kliknę, jakie zapotrzebowanie, przyprawy to będzie później. Rozrywka to będzie później. Odzienie. No i tutaj też mogę to sprawdzić wcześniej, powiem szczerze, ale zapomniałem. Mam tylko jedną tutaj fermę konopi. Zaraz tu zbuduję jeszcze jedną. No to będzie teraz taki moment newralgiczny. Od razu zrobię tutaj może jeszcze jedno pole wejdzie, tak. Jeszcze może, ach, nie ma teraz drewna, niech tutaj produkują. Plantacja konopi działa, ale nie produkuje z pełną wydajnością. Ok, mamy nowy typ budowli. Żuraw naprawczy. Żuraw naprawczy. No, możemy go zbudować, ale ja tu się jeszcze skupię, żeby zwiększyć produkcję. Zwiększyć produkcję na razie konopi. No, miał tutaj być ten taki nasz, miała być nasza strefa przemysłowa, ale no, na razie będzie rolniczo-przemysłowa, może tak. Dobra, o, mój komputer bardzo niefajnie to przeniósł. Dobra,
to muszę to ręcznie zrobić. Czasami bardzo fajnie to komputer ustawia, czasami robi takie psikusy. Dobra. Jak się tutaj produkuje? Mamy teraz trzy pola. Trzy pola konopi. Powinna produkcja też ruszyć. Ja tu jeszcze może jedną chatę tkacza zbuduję. Dobra, jest. No, zanim zacznę kolejny krok, chcę tutaj zabezpieczyć potrzeby naszych mieszkańców. O, widzimy, że jak ładnie się tu zapełnia żelazo. Super. Zapasy podstawowe dla wieśniaków, czyli jest, o, mamy już max nawet cydru. Także zrobię teraz tak, tu jeszcze zablokuję prawo awansu, ale mogę spokojnie jeszcze zbudować kilka chat wieśniaków. Będą większe wpływy do budżetu. Jest. No, tu już sugerują, że chcą awansować, ale na razie mam to zablokowane. O! No, udało się to zaspokoić. Skład się zapełnia. Na chwileczkę, mam nadzieję, to się tutaj rozpędzi. Dobra, i przystąpmy teraz sobie do budowy tego żurawia naprawczego. Zrobię go tutaj. Dobra, i naprawmy nasz statek też. Najpierw tutaj oczywiście Lord chce być naprawiony. Dobra, niech tak będzie. Ok, i dostaliśmy dodatek do naszego, mamy go tutaj w okręcie, mamy go tutaj w magazynie. Zwiększa odporność statku. No, na chwileczkę go tutaj użyjemy. Nasz statek ma takie miejsce, specjalny slot na rozwinięcia, na rozbudowę. To akurat ten zwiększa punkty wytrzymałości o 20%, bardzo fajna rzecz. Nasz statek się reperuje. No i teraz mamy szukać dzieci zaginionych. Na razie tutaj jeszcze sprawdzę. Jak sytuacja? Ok, tutaj najważniejsze odzienie, że przybywa. No, pola są, tak można powiedzieć, jeszcze tu by się przydało. Może tutaj jeszcze jedno pole zrobimy. No, mogło być. No, ok, jest dobrze. Jest dobrze. Max sydru, ryby 23. Także jest nieźle. Teraz mamy zadanie: szukać zaginionych dzieci na północnym wschodzie. Także płyniemy. Północny wschód. No to gdzieś tutaj u góry płyniemy, zobaczymy. Północny wschód, powinienem te mapy jakoś tak niezbyt tutaj jest to pokazane. Od miejsca o nazwie Geldfront, czyli to jest tak, to jest nasza wyspa. Północny wschód, no wschód to będzie tutaj. Północ u góry, no za chwileczkę tam dopłyniemy. Może to droga, dopłyniemy i zobaczymy, jaka sytuacja. Ja tutaj się na razie skupię nad kolejnymi. Co tu jeszcze mamy? Rozrywkę. Aha, rozrywkę jeszcze wymagają, ale to za chwileczkę. Zobaczę, jak na ryby to sięgnęło. O, no myślę, że tu będzie w porządku. Może być. Dobra. Mamy. Mamy statek. Rozbity. Dobra. Wyłówmy tutaj. O, narzędzia jeszcze. Okej. Mamy pierwszą grupę dzieci uratowaną. Dobra, dostarczmy ją tutaj z powrotem. Mamy też trochę narzędzi. One zawsze się przydadzą. No i tak, oczywiście Lord tu odkrył spisek. No, tam fabuła się rozwija. Tak, mówiłem, no, mijają tutaj dziesięciolecia, miasto nasze się rozwija. Wprowadzają się nowi mieszkańcy, a dzieci tam czekają, bo będą ratowani. Mamy ratować sześć grup tych dzieci. No, na razie mamy ratowaną pierwszą grupę. Dobra. Mamy. No, pierwsza część. Gratulacje, dostaliśmy.
O, i teraz mamy zadanie nawiązać kontakt z wezyrem. Dobra, podpłyniemy do naszego lorda. Mamy dostarczyć mu prezent, także już tam płyniemy. Za chwilę zobaczymy, jak wyglądają. Dobra. Ja wykonaliśmy jakąś mini misję po drodze. Pewnie należało dostarczyć jakieś ilość ubrań. No, także jest to tu w porządku. O! Mamy odblokowanego wielkiego wezyra, żeby to miasto zobaczyć. Super. Dobra, mamy dostarczyć liny. I pojawiła nam się nowa grupa społeczna nomadzi. Będziemy mogli od tej pory zasiedlać wyspy na wschodzie. Zróbmy jeszcze jedną tutaj rzecz. Muszę tak wrócić tutaj, a to za chwileczkę, liny. Tutaj wrócę, wezmę trochę narzędzi, drewna, zasiedlimy jakąś wyspę, ale zaczniemy od tego, że wybudujemy tutaj chatę powroźnika, który nam będzie produkował te liny. Zróbmy może go tutaj. Zrobię tutaj jeszcze jedną chatę. Ach, tu może jakiś... No, albo tutaj może być. W sumie może być tutaj. Okej, robimy jeszcze sobie tak. Uda się, tak, udało się. Mamy jeszcze, zwiększyłem trochę produkcję konopi, ponieważ chcę tutaj produkować też liny, żeby nie było problemu. Wezmę troszeczkę tych, a wszystkie wezmę i więcej narzędzi. Na to się doprodukują. I udamy się za chwileczkę na wyspę południową i stworzymy pierwszą osadę naszych wschodnich nomadów. Jeszcze tutaj tylko zrobię jedną rzecz. Zbuduję chatę rybaka, ale potrzebuję trochę drewna. O, jest. Zrobię chatę rybaka, ale może u góry. Mamy też, o, magazyn. Ponieważ przy tej ilości ludności, no to tutaj nam się już zwiększy zapotrzebowanie na ryby. Tutaj mnie niepokojąco zaczęło to spadać. O, liny już rosną. Dobra, mamy trzy. Mamy dostarczyć trzy. Wezmę te trzy liny i zablokuję chatę powroźnika. Szkoda tych naszych konopi na to. Dobra. Cały czas musimy zwracać uwagę na bilans dochodów, żeby tu nie przegapić czegoś. Dobra, i podpłyniemy. Jeszcze tutaj podpłyniemy. O! Tak. I dostaliśmy za to statek z dziećmi. I dzięki temu będziemy mogli też zasiedlić na chwileczkę pierwszą wyspę na południu. Ale to już w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Następnym jeszcze ciekawsze, obiecuję. Sam uczę się do tego wszystkiego, więc z każdym odcinkiem będzie lepiej. Dziękuję bardzo i zapraszam ponownie.